Vlogmas, dzień 17. The snow is falling down. I've been longing for this Christmas. When everyone's around to share this holiday. Yes, it's a time of happiness, a time of joy. But now this year is twice as special. Cause I'm hoping for that we'll fall in love in this wind. Witam Was w nowym vlogmasie. Dzisiaj mamy sobotę i jak widzicie, ja już piję kawę z nowego kubka. Przepiękny jest i w ogóle mam wrażenie, że pasuje mi dzisiaj to ucho kolorystycznie i tutaj też te kamienice. Także podoba mi się bardzo, cieszę się, że go kupiłam. No i już dzisiaj poranna kawa właśnie w tym kubku. Zapraszam Was dzisiaj na kolejny dzień ze mną. Dzisiaj już bardziej domowo, wczoraj byliśmy na tym jarmarku. No i powiem Wam, że było naprawdę bardzo fajnie. Zarówno Gdańsk był pięknie udekorowany, jak i sam jarmark. Także no miło spędziliśmy ten czas. Ja później też sobie właśnie pochodziłam. Więc uznaję ten wypad za bardzo udany i mam nadzieję, że Wam też się podobały te widoczki. Wczoraj Wam wstawiłam trochę stories, a vloga Wy dopiero... dla mnie dopiero będziecie oglądać, bo jeszcze go nie zapisałam, ale no mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli chodzi o dzisiejszy dzień, to na dzisiaj zaplanowałam porządki w toaletce i w kosmetykach. Może też w łazience, co prawda ja tam nie mam jakoś dużo rzeczy może do posprzątania, ale jest już tam bałagan w tej szafce, po prostu wszystko jest, wiecie, poprzekładane. Przydałoby się po prostu to wszystko wyjąć, przetrzeć i powkładać jeszcze raz. Więc może dzisiaj zrobimy sobie trochę takich porządków. Na pewno chcę odkurzyć w mieszkaniu, bo już się znowu nakurzyło. Włączyć pranie, bo chciałam wybrać ręczniki i tak dalej. Więc dzisiaj tak trochę bardziej domowo. Muszę nadrobić na wspólnej, bo słuchajcie, tyle się teraz podobno dzieje na wspólnej, że ho ho. A ja zawsze jak robię jakieś sprzątanie czy coś, to sobie włączałam. Zresztą w soboty tam chyba leci od 12 czy od którejś zawsze taka powtórka z całego tygodnia. Tyle, że ja jestem jakieś 4 tygodnie do tyłu, jakieś ponad miesiąc, bo jak sobie przeliczyłam, to jest to jakoś 30 odcinków. Nie wiem jak tam, ile razy to się w tygodniu pojawia, ale wiecie, niby się tego nie ogląda, a jednak co tam u Romana, co tam u Włodka i Marysi, jak tam w tym ich barze, czy wiecie, Maria dalej lepi tam pierogi z Włodkiem, co tam się dzieje, trzeba wiedzieć. To jest taki, wiecie, serial Guilty Pleasure, który się włącza od czasu do czasu, ale z drugiej strony jak nie oglądacie i włączycie za jakiś czas, to się połapieć, co się dzieje. Także odkładałam przez długi czas, ale teraz jak zobaczyłam, co tam się wyrabia, Kamil, co tam robi, to stwierdziłam, że muszę nadrobić, dowiedzieć się, co tam na wspólnej. Więc dzisiaj do sprzątania będę nadrabiać właśnie to, później może jakieś vlogmasy. I tak słuchajcie, taki plan na dzisiaj. Mieliśmy iść na jakiś taki spacer, może polatać dronem, ale jednak naszły chmury i ta pogoda jest taka bardziej zachęcająca do siedzenia w domu, więc może pójdziemy jutro, bo na jutro z kolei zapowiadają pełne słońce, więc fajnie byłoby to wykorzystać i może właśnie pokażemy Wam jakieś ładne widoczki. Także co, bez zbędnego gadania, słuchajcie, bierzemy się za sprzątanie, także jeżeli też oglądacie tego vloga i robicie jakieś porządki, to trzymam za Was kciuki, mam nadzieję, że dam Wam trochę motywacji. Zróbcie sobie kawę, herbatę, czy co tam lubicie i zapraszam Was do oglądania, a ja zabieram się za porządki w toaletce. Na pewno też umyję dzisiaj pędzle. No i trzeba po prostu tutaj uporządkować te wszystkie kosmetyki, poprzecierać. Więc myślę, że śmiało mogę sobie przynieść laptopa, odpalić jakiś vlogmas albo właśnie na wspólnej i tutaj podziałać.
No dobrze, słuchajcie, czas na łazienkę. Takie cotygodniowe sprzątanie. Zobaczcie, już się tutaj kamień osadził. Kabinę myłam wczoraj dosłownie rano, jak brałam prysznic, więc tylko z zewnątrz muszę przetrzeć. Wiecie, tą ściereczką z Villety żółtą, ona jest rewelacyjna. Lustro klasycznie, bo już są ślady od pasy do zębów. Wanna w zasadzie jest czysta. No i jeszcze może tutaj jakieś drobne porządki i też trzeba to przetrzeć. Także zaczynam. Zaraz wezmę też właśnie dywanik i ręczniki do prania, bo też już ten dywanik przydałoby się przeprać, także ręczniki i dywanik do pralki, a ja biorę się za sprzątanie i przede wszystkim za kosmetyki w tej szafce. No dobrze, w kosmetykach posprzątane, mieszkanie odkurzone i wymopowane, że nie pozostaje mi nic innego, tylko zrobić sobie jakąś kawę, herbatę, odpalić, wiecie, świeczki i może sobie coś obejrzeć, zrobić krótką przerwę, może sobie włączyć przyjaciół albo jakiś vlogmas, ale przychodzę do Was, bo wczoraj przyszła do mnie paczka od Sensum Mare, akurat chwilę przed tym, jak wychodziliśmy, więc już nie zdążyłam jej otworzyć, potem o niej zapomniałam, więc wracam, bo jestem bardzo ciekawa, co jest w środku. Zrobimy sobie razem open boxa, bo jakaś duża ta paczka. Tam, tararam. No, no, no. Widzę tutaj jakieś rzeczy ukryte pod tym wypełnieniem. Może ja to wyjmę. Wysyłamy moc pozdrowień świątecznych, życzeń zdrowych, spokojnych i rodzinnych świąt Bożego Narodzenia oraz dużo pomyślności w nowym roku. Serdeczności Maciej i Łukasz Sensum Mare. Dziękuję bardzo i również życzę spokojnych i rodzinnych świąt Bożego Narodzenia. Widzę tutaj i jakieś słodkości, i jakieś kosmetyki. Może zacznijmy od słodkości. Maliny w syropie. No powiem Wam, że ciekawie to wygląda. Tutaj przepiękny z Torunia piernik dziadek do orzechów. Iga Sarzyńska wzrusza Toruń. No przepiękny jest, zobaczcie. Wygląda naprawdę przepięknie, aż szkoda będzie zjeść. Ważny do końca kwietnia, ale myślę, że zabiorę na święta i zjem, ale jest przepiękny, naprawdę. Także mamy piernik Torunia i jest też czekolada Krupiec. Czekolada biała z pistacjami i żurawiną. Wygląda bardzo ładnie. Ja nie jestem jakąś wielką fanką białej czekolady, ale może spróbuję. Następnie, coś ciekawego. Też Krupiec maliny w gorzkiej czekoladzie. Nie wiem, czy ja rok temu tego nie dostałam też w jakiejś paczce i chyba dałam mamie.
Fajny to w ogóle jest pomysł na prezent, dodać coś takiego, jakiś taki słoiczek, czy z czekoladkami, czy wiecie, czasami robią takie sezonowe, świąteczne dżemy, różne takie akcenty do jakiegoś prezentu świątecznego. Jest i Mikołaj, o, z Merci. Bardzo ładny, nie widziałam szczerze mówiąc takich w sklepach, także Mikołaj z Merci. Jeśli chodzi o słodkości, to chyba już tyle. Tutaj widzę jeszcze jakąś zawieszkę z Mikołajem, ale to już chyba są produkty Sensumare. Także słodkości zostaną na święta, mimo tego, że na pewno wiecie, tu jakiś serniczek, tu coś tam. Dajcie znać w ogóle, co się u Was piecze na święta, jakie ciasta robicie w tym roku, bo ja jeszcze nie rozmawiałam z mamą, dzisiaj będziemy się zdzwaniać, albo jutro, nie wiem jeszcze dokładnie, ale na pewno mama będzie coś robiła i ja też się zastanawiałam, czy czegoś nie zrobić. Może zrobię tutaj, może zrobię już na miejscu, zależy też co i ile to zajmie. Ale tak, dajcie znać, co Wy pieczecie w tym roku na święta, czy macie jakieś sprawdzone przepisy. Może się tutaj, wiecie, poinspirujemy, co upiec na święta. Może ktoś z Was się zastanawia i znajdzie inspirację w komentarzach. Myślę, że fajnie też, żeby Vlogmas był takim miejscem właśnie do korzystania z pomysłów, wyczerpania inspiracji, że właśnie dzielicie się jakimiś rzeczami w komentarzach i Wy też między sobą możecie z tego skorzystać, bo też nie ukrywam, że mi na tym zależy, żeby to nie było tylko tak, że ja coś polecam, tylko że czasami Wy coś polecacie i między sobą możecie z tych poleceń korzystać, że ktoś poleci coś w komentarzu. Może Wam też się coś sprawdzi. Przechodzimy do open boxa z powrotem. Mamy tutaj Sensumare delikatna emulsja do demakijażu. Ja jeszcze mam w swoich zapasach jedno opakowanie, ale to jest naprawdę bardzo fajny produkt do zmywania makijażu. Coś innego niż olejek, nadal bardzo delikatny, fajnie rozpuszcza ten makijaż. Także jeżeli szukacie czegoś pomiędzy olejkiem, żelem i powiedziałabym takim mleczkiem do demakijażu, to coś takiego bardzo Wam polecam. To jest taka lekka formuła. I dalej mamy dwa produkty. I tutaj mamy zaawansowane serum rewitalizujące i przeciwzmarszczkowe Algorich do cery suchej i bardzo suchej. Bardzo lubię w ogóle te ich produkty typu serum. Oprócz tego Algomask też jest genialna i właśnie wydaje mi się, że oni nadal mają na stronie promocję. I to nie jest element współpracy, ta paczka to prezent, paczka PR-owa, ale jeśli byście chcieli komuś coś kupić albo skorzystać, to mają minus 20% na wszystko na stronie. Chyba do 21, z tego co patrzyłam, bo sama chciałam po prostu sobie kupić właśnie dwie czy trzy rzeczy, także polecam sprawdzić. Także to serum Algorich i maseczkę Algomask mogę Wam śmiało polecić, także bardzo fajnie. I tutaj mam jeszcze Algodrops, czyli innowacyjna, lekka emulsja ochronna przeciw fotostarzeniu, SPF 50. To mnie ciekawi, bo ja mam jeszcze swoje w starym opakowaniu. Otworzę tylko tutaj kartonik, samego produktu nie będę otwierać, ale o, tak wygląda teraz opakowanie i bardzo się cieszę, bo wcześniej było, wiecie, na taką pipetę i ciężej się to po prostu aplikowało, więc ja wtedy pamiętam, mówiłam, żeby zrobili pompkę, więc się doczekałam i mamy właśnie Algodrops SPF 50, świetny produkt, bardzo dobrze mi się one sprawdzają, więc fajnie będę miała w swoich zapasach, chowam z powrotem, bo no chciałam właśnie zobaczyć, jak wygląda to nowe opakowanie. Także ja bardzo dziękuję za przysyłkę, kosmetyki odłożę za chwilę, a słodkości, tak jak mówiłam, zostawiam na święta. Więc tak, słuchajcie, piękne widzę już niebo, bo już oczywiście powoli robi się ciemno, jest po 15:00. 15:20, a już się powoli ściemnia i widzę takie przebłyski słońca i to spowodowało, że jest kilka takich różowych chmurek, bardzo ładnie to wygląda. Więc myślę, że skoro mamy sobotę, to mogę sobie trochę tak, wiecie, zrobić takich aktywności, że tak powiem, weekendowych. No dzisiaj troszeczkę dłużej poleżeliśmy, bo też poszliśmy później spać, jakoś po pierwszej. Ja jeszcze wczoraj włączyłam Holiday, ale dosłownie chwilę poleciało, więc może dzisiaj obejrzymy od początku. Wiecie, codziennie staram się tak nagrywać, montować, być tak na bieżąco ze wszystkim i stwierdziłam, że w ten weekend fajnie by było tak troszeczkę zwolnić. Oczywiście dalej dla Was nagrywam i montuję, ale żeby właśnie na przykład zrobić sobie herbatę czy kawę,
kawę, usiąść, obejrzeć coś, poczytać książkę, na co tam mamy ochotę, bo tak naprawdę to jest ostatni weekend przed świętami. Po weekendzie to już będzie, wiecie, takie przygotowywanie się do świąt, do wyjazdu do rodziny. Dajcie znać też, czy zostajecie u siebie, czy gdzieś jedziecie na święta, jak to u Was wygląda. Macie daleko w ogóle, żeby dojechać na święta, bo wiem, że to też różnie wygląda, jeśli chodzi o takie podróże przedświąteczne, którzy przylatują do Polski na święta, niektórzy w Polsce przemieszczają się samochodem, pociągami. No my akurat nie mamy jakoś daleko, bo to samochodem jest dwie i pół godziny, jeśli jest duży ruch. No ale nie oszukujmy się, nie jest to jakaś bardzo daleka podróż, ale zawsze jest większy ruch przed świętami i tak dalej. No i tak jak mówię właśnie, to jest taki ostatni weekend już przed świętami, gdzie można faktycznie skorzystać z tej takiej atmosfery, nacieszyć się nią, a potem już święta i końcówka vlogmasu, więc trochę mnie to smuci, bo naprawdę bardzo przyjemnie mi się w tym roku nagrywa, ale wiem, że w styczniu będę potrzebowała po prostu takiego zresetowania, odpoczynku i no myślę, że to będzie też dobry moment na to, żeby się tak zresetować przed nowym rokiem, bo jednak to codzienne nagrywanie i montowanie daje się odczuć na koniec vlogmas, na koniec miesiąca, także myślę, że święta będą też takim fajnym czasem odpoczynku. Porządki dzisiaj zrobiłam, to mogę sobie, wiecie, usiąść i coś obejrzeć, także taki mam teraz plan na wspólnej... chyba będę musiała jeszcze raz wyjąć odkurzacz, bo trochę tych tutaj, wiecie, papierowych zostało na dywanie. Także zaraz to odkurzę, powiem Wam, że ten odkurzacz naprawdę świetnie mi się sprawdza. O, właśnie przyszła mi jakaś paczka. A wiem, co mi przyszło, to... Pójdziemy za chwilę i Wam jeszcze dzisiaj pokażę. No dobra, słuchajcie, to ja się zbieram chyba do tego paczkomatu, żeby mieć to już z głowy i później już nie chodzić. A jak wrócę, to sobie zrobię kawę i coś obejrzę. A jeśli chodzi o to, co jest w tej małej paczuszce, którą odebrałam, to słuchajcie, są to pomadki z marki Hean. Zamówiłam sobie te moje ulubione i Wy też bardzo często pytacie, co ja mam na ustach, co to za pomadka. To jest, słuchajcie, właśnie Hean. Zawsze kupowałam je w drogeriach internetowych albo stacjonarnie w Hebe, ale od jakiegoś czasu były niedostępne w tym kolorze. To jest 01 Amy i daję znać, że są na Allegro. Ja Wam kiedyś mówiłam, że jak gdzieś znajdę, to Wam podlinkuję i zapomniałam wtedy podlinkować Wam na tym Allegro, także daję znać, że są w dobrej cenie, także zamówiłam od razu dwie, w sumie mogłam nawet i więcej, bo one były po kilkanaście złotych. I tu widzę, że dostałam, słuchajcie, jakiś bonus, bo ja tego nie zamawiałam. Creamy Vitamin numer 337. Wow, właśnie otworzyłam, jaki piękny kolor. No powiem Wam, że bardzo miło, że dodają jakiś gratis. I to jest ich oficjalny w ogóle sklep na Allegro, także podlinkuję Wam tą pomadkę i jeśli ktoś się zastanawia, co ja mam zawsze na ustach, to jest właśnie ta matowa pomadka z Hean 01 Amy. Dwie poprzednie, starałam się jak najbardziej je wykorzystać, już tutaj praktycznie nic nie wydobywało, więc cieszę się, że przyszły nowe sztuki. No i bardzo fajnie, że dali gratis, bo powiem Wam, że kolor mi się podoba, także może jutro sobie przetestuję albo pojutrze. I ładne też opakowanie w sumie, Creamy Hean. No, także takie małe zamówienie, ale odkładałam i już ledwo co z tych dwóch sztuk dało się wydobyć, więc zamówiłam sobie na Allegro, także Wam też daję znać, że jeśli ich szukałyście, to tam właśnie dostaniecie. Pora otworzyć kalendarze adwentowe. Dzisiaj może zaczniemy od The Body Shop, bo zawsze zaczynam od czekoladki. Numer 17. O, jest tutaj coś mniejszego dzisiaj. Może jakiś żel pod prysznic. I mamy żel pod prysznic. Pink Grapefruit. O, to może być fajny zapach. Taki świeży. No mało może świąteczny, ale na pewno zużyjemy. Wiecie, żel pod prysznic to zawsze się zużyje, także schowam po prostu później te wszystkie próbki do szafek w łazience i będziemy po kolei używać. Jakieś też pewnie można zabrać ze sobą gdzieś, jak będziemy jechać, ale... Myślę, że aż tyle nie będzie nam potrzebnych, więc będziemy po prostu używać normalnie pod prysznicem. I tutaj, o, od razu widzę. Muszę chyba zrobić herbatę i będę miała coś słodkiego do tego. No, także to na tyle. Dajcie znać, jakie Wy macie kalendarze adwentowe, czy macie jakieś z kosmetykami,
czy tylko czekoladki, czy może coś jeszcze innego. A jak z kosmetykami, to jaki i czy jesteście zadowoleni? Ciekawa jestem, jakie otwieracie kalendarze w tym roku, także piszcie w komentarzach. Jest już troszeczkę później, ja zrobiłam sobie herbatę w tym kubku z TK Maxa. Pytacie czasami, czy jeszcze są dostępne u mnie w TK Maxie, czy mogłabym Wam kupić, ale słuchajcie, jak byłam ostatnio, to już niestety ich nie było. Także musiały się szybko rozejść, bo no naprawdę są bardzo ładne. Jeszcze były właśnie w czerwonej wersji, ale są super do herbaty. Na kawę jak dla mnie troszeczkę za duży, ale no do herbaty idealnie. Więc zrobiłam sobie tą tekanę Love, to jest smak granat. Także bardzo Wam polecam, bo jest przepyszna, jeśli lubicie takie owocowe, słodsze i jej już nie trzeba słodzić, więc to jeżeli chodzi o takie słodsze herbaty, to chyba taka moja ulubiona. Zaraz będę musiała wybrać jakiś świąteczny film, bo Kuba właśnie wraca do domu. Dzisiaj był w Gdyni, bo był tam umówiony i później też widział się z siostrą i wraca i mamy oglądać dzisiaj świąteczny film w końcu, bo powiem Wam, że ostatnio jak mieliśmy się zebrać do świątecznego filmu, to zaczęliśmy oglądać ten nowy serial Biały Lotos. Stwierdziliśmy, że dzisiaj jest idealny czas, żeby zrobić sobie jakiś świąteczny wieczór, usiąść, obejrzeć film, jeden, może dwa, nie wiem, zrobić sobie jakąś gorącą czekoladę, tak faktycznie, wiecie, docenić ten świąteczny klimat, choinkę i na chwilę się zatrzymać, bo tak jak Wam wcześniej mówiłam, zaraz się zacznie nowy tydzień i już takie, no nie wiem, zawsze w tym tygodniu przed Wigilią jest już takie, no to już zaraz, już jakieś przygotowania, to tamto i też mi się wydaje, że szybko to zleci, więc dzisiaj robimy sobie taki świąteczny wieczór. Więc tak, herbata zrobiona, czekam na Kubę. Nie wiem właśnie, co włączymy, czy jakiś klasyk. Chociaż w sumie, nie no, nie mogę powiedzieć, że nie oglądaliśmy świątecznych filmów. Przed wyjazdem oglądaliśmy już Kevina. Elf leciał, jak ubieraliśmy choinkę. No i wczoraj gdzieś tam włączyłam Holiday. No i jeszcze Love Actually oglądaliśmy tydzień temu w niedzielę. Także no nie mogę powiedzieć, że świątecznych filmów nie oglądaliśmy, bo klasyki są obejrzane. Grincha nie oglądaliśmy w tym roku. Także już nie przedłużam. I zanurzam się w Netflixa, HBO i te wszystkie inne platformy w poszukiwaniu czegoś ciekawego. Santa baby, slip a sable under the tree for me. I've been an awful good girl, Santa baby, so hurry down the chimney tonight. Baby, a 54 convertible to light blue. Well, I'll wait up for you, dear Santa baby. So hurry down the chimney tonight. Think of all the fun I've missed. Think of all the fellas that I haven't kissed. No dobrze, kochani, będę się z Wami już żegnać. Obejrzeliśmy Święta w krzywym zwierciadle, czyli ten taki stary film. On ma już ponad 30 lat, ale w taki prześmiewczy sposób pokazuje, jak mogą wyglądać święta. Ale jak będziecie oglądać ten film, to trzeba wziąć pod uwagę, że ten film jednak jest dosyć stary i no troszeczkę się dłuży, ma takie, wiecie, dłuższe sceny, jakościowo też może nie jest najlepszy, ale też wydaje mi się, że jest to taki klasyk, a później włączyłam The Holiday, żebyśmy dokończyli, bo wczoraj się urwało. Ostrość się gubi przy tych lampkach choinkowych, także wieczór filmowy uważam za, no, prawie zakończony. Jeszcze chwilę filmu zostało, ale też idę zaraz już zmyć makijaż i później idziemy spać, także chciałam się z Wami pożegnać. Mam nadzieję, że macie udany weekend. Dajcie znać, co robicie, jakie mieliście plany na ten ostatni weekend już przed świętami. Mam nadzieję, że my widzimy się w kolejnym Vlogmasie, także zostawcie kciuka w górę, jeśli Wam się podobało. Subskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco. No i możecie też wcisnąć dzwoneczek, żeby otrzymywać powiadomienia o kolejnych Vlogmasach, także widzimy się już niedługo. Do zobaczenia, buziaki. Pa!